się dzisiaj na ryby jadę taczką. Okej. Zobacz, trzeci dołączył. Zaskakująco głęboko, co? Jest. O, jak siadł. Widziałem. Akurat jak... Ładny kolor ma. Klasyczny, prosty kanibalek. Masz? Duży? O! A widzisz, nie chcę. O, o, jest, no twój większy. No zgadnij na co? Tak bije, jak mógł być okoń? Nie. Ma, na mansa, wiesz? Ale nie bierz do góry, bo wszystko. Szczupaczek. Miałem nadzieję, że... Czekaj. W okolicach mojego. O, takie tu ponoć śre... Uważaj, żebyś telefonu nie ten... Zobacz, jak tak łapiesz go, nie? I zrobisz w ten sposób przegibkę, to on tam zawsze ma pysk otwarty. No myślałem, że to będzie okoń tej długości. Ale nie. Na mansika. Motor oil. Dzień dobry. Witam was, tak jak obiecywałem, z jeziora, które jest w głębi Mazur, w okolice Orzysza. Jesteśmy 3 godziny nad wodą, z tatą. Mamy po dwie ryby, nie za duże. Łowimy wzdłuż brzegów, ale wygląda na to, że ryb tutaj nie ma. Za chwilę pewnie dokończymy ten brzeg. Odpalamy dipera i łowienie w toni. Zapraszam do oglądania. Jak widzieliście, na brzegu, z brzegu połowaliśmy tylko przez chwilę, po dwie ryby, dwa brania przestały brać i popłynęliśmy na głębiny. Co prawda były tam ślady ryb, ale zero aktywności. Łowiliśmy do wieczora i nie mieliśmy ani jednego brania. Dzisiaj łowimy drugi raz na tej drugiej części tego jeziora. Wczoraj rozmawialiśmy z innymi gośćmi tego domku, jedynego domku, który tutaj jest. I niestety wszystko zaczyna się wyjaśniać.
miał być wędkarski sen i Szwecja w Polsce. Niestety okazuje się, że osoba, która dzierżawi tą wodę, faktycznie kilkanaście lat tutaj nie było sieci wpuszczanych, ale ta osoba nie dzierżawi tego od kilkunastu lat, tylko od kilku i z roku na rok jest coraz gorzej. Także klasyczny scenariusz polskiej wody. Myśli się, że się znalazło fajne jezioro gdzieś w głuszy, daleko na Mazurach. Przyjeżdża się, ale historia jest wszędzie ta sama. Siatka, 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 siatka. Nie wiem, czy coś złowimy. Jest tu naprawdę fajnie. No, jest miejsce pierwszej klasy, ale bezrybne niestety. No, na to wygląda. Albo za słabo łapiemy, ale nawet słabym wędkarzom po takim czasie i po takiej ilości rzutów i zmian przynęt powinno się coś trafiać, a nam się nie trafia. Mimo wszystko wyjazd fajny, bo można trochę odpocząć, odłączyć się od tego całego biegu, wyścigu. Polecam wszystkim wypad na Mazury, bez względu na to, czy są ryby, czy nie.